Sadlock pokazał, że potrafi uderzyć i to nie tylko z lewej nogi. Czy to już czas, by powiedzieć idzie pod Beskidzie? Podsuwamy też niezły pomysł na urodzinowy prezent, bramka i pozycja lidera w Ekstraklasie. Krzysztof Marczyk, zapraszam na top momenty 16. kolejki Ekstraklasy. Z każdego meczu bierzemy po jednej najlepszej akcji. Wydajcie nam znać w komentarzach, czy zgadzacie się z naszym wyborem. Pamiętajcie też o subach i lajkach. A teraz zaczynamy. W takiej pięknej, śnieżnej aurze przyszło rywalizować zawodnikom Wisły Kraków i Jagiellonii Białystok. Minus 7 stopni, wiatr wiejący z prędkością ponad 30 km na godzinę, do tego specjalne czerwone linie i pomarańczowa piłka. Lepiej w takich warunkach odnaleźli się Wiślacy. To 55. minuta, piłka wraca do Macieja Sadlocka, a ten... Wow, co za uderzenie! Maciej Sadlock otwiera wynik spotkania i pokazuje, że potrafi uderzyć nie tylko z lewej, ale też z prawej nogi. Kapitan Białej Gwiazdy imponuje formą, trafił w drugim meczu z rzędu. Wisła z Jagą wygrała 2-0, wynik ustalił w 88. minucie Felicio Braun Forbes. Radość Petera Chybali po ostatnim gwizdku pokazuje, ile to zwycięstwo znaczyło dla Wiślaków. Podobnie jak dla Podbeskidzia zeszłotygodniowa wygrana nad Legią, to już jednak historia. Jedna jaskółka wiosny nie czyni i górale potrzebują jeszcze wielu punktów, by wywalczyć utrzymanie. Spotkanie z Górnikiem nie zaczęło się dobrze, bo to Zabrzanie prowadzili, ale sprawy w swoje ręce wziął Kamil Biliński. Najpierw wyrównał stan meczu, a potem w 90. minucie urwał się kryjącemu go obrońcy i zdobył drugą bramkę. Górale odwrócili w ten sposób losy meczu, a Biliński zanotował dublet. Snajper Podbeskidzia ma już na koncie 7 bramek, ale aż 4 z nich zdobył w rywalizacji z Górnikiem. Dwie wygrane Podbeskidzia po przerwie zimowej to chyba nie jest przypadek. Czy Robert Kasperczyk powtórzy historię sprzed 10 lat? O tym możecie się dowiedzieć z naszej nowej serii Extra Stories. Link w prawym górnym rogu. A tymczasem przenosimy się do Szczecina, gdzie urzęduje w pełni zasłużony lider – Pogoń. Portowcy objęli pole position przed tygodniem i mieli za zadanie potwierdzić mistrzowskie aspiracje w meczu z Krakowią. Oglądamy końcówkę pierwszej połowy, ładny rajd Kowalczyka i zagranie na lewą stronę do Gorgona. Gorgon w pole karne, a tu Kacper Smoliński! Precyzyjna główka i Pogoń wygrywa z Krakowią. To była jedyna bramka tego spotkania i pierwsze trafienie w sezonie 19-latka. To znaczy 20-latka, bo następnego dnia Smoliński świętował urodziny, więc zrobił sobie i całej Pogoni wymarzony prezent. Kilka problemów do rozwiązania miał Czesław Michniewicz, którego zawodnicy przegrali 2 mecze z rzędu, oba z Beniaminkami. Na mecz z Rakowem Legia postanowiła wyjść trójką obrońców i oto jeden z efektów nowej taktyki. Kapustka świetnie dograł do Wszołka, Paweł Wszołek w pole karne, a tutaj Lukiniarz świetnie zamyka akcję. Brazylijczyk strzelił dopiero pierwszego gola w sezonie, więc może teraz worek z bramkami się rozwiąże. Eksplozja radości Czesława Michniewicza zrozumiała, pokonał Marka Papszuna jego własną bronią. Legia wygrała 2-0, a wynik ustalił Tomasz Pekhart, tym razem nie głową, a z rzutu karnego. W tej kolejce główkowali za to inni. To mecz Lechii z Wartą i 33. minuta. Dośrodkowanie Rafała Pietrzaka i Michał Nalepa idealnie to zmieścił. To wcale nie było takie oczywiste, bo Nalepa uderzył tyłem głowy. Adrian Lis mógł tylko rozłożyć ręce, a Nalepa świętował 3. bramkę w sezonie. Doceniamy też Pietrzaka, który zanotował już 6. asystę. Nalepa dał coś ekstra z przodu, ale z tyłu gdańszczanie popełnili jeden błąd, który wykorzystał duet Kuzimski-Rybicki. Mecz zakończył się podziałem punktów. W Gliwicach sprawdzili, jak wygląda życie bez Jakuba Świerczoka. Można było podejrzewać, że Piast jest uzależniony od goli swojego najlepszego napastnika, nic jednak bardziej mylnego. To 23. minuta, niezły drybling Jodłowca, zagranie na prawą stronę, Pyrka dośrodkowuje i Michał Żyro z bliska pakuje piłkę do siatki. 28-latek zdobył 5. bramkę w sezonie, a Piast kontynuuje imponującą serię. Mecz ze Śląskiem był 9. z rzędu bez porażki w Ekstraklasie. Ostatecznie Piast wygrał 2-0. Przenosimy się do Poznania, gdzie Lech podejmował Zagłębie Lubin. To najlepsza okazja gospodarzy w tym spotkaniu. Z lewej strony dośrodkowuje Pedro Tiba, a Bartosz Salamon był bliski pokonania Dominika Chładuna. Wychowanek Lecha, który zimą wrócił na Bułgarską, mógł być bohaterem, ale skończyło się tylko na czystym koncie, jeżeli chodzi o defensywę. Bezbramkowy remis oznacza, że Lech nie wygrał w 5. kolejnym meczu.
Poznańska Lokomotywa, mówiąc kolokwialnie, trochę się zasapała, a to ma odzwierciedlenie w tabeli. Dopiero 10. pozycja kolejorza to wynik poniżej oczekiwań. Na czubie Pogoń z 34 punktami, którą goni Legia. Strefę spadkową opuściło Podbeskidzie, ale pamiętajmy, że mecz Stali Mielec z Wisłą Płock został przełożony ze względu na niesprzyjające warunki. 17. kolejkę zaczynamy od meczu Śląska-Wrocław z Wisłą Kraków. W sobotę zmierzą się dwie drużyny w najwyższej obecnie formie, czyli Pogoń z Piastem. Niedzielnym hitem będzie rywalizacja Jagiellonii z Legią. Gramy też w poniedziałek, kończymy meczem Górnika ze Stalą.